Masz już dosyć swojej pracy? To czemu w niej siedzisz dalej? Dzisiaj poruszymy 6 powodów, dla których powinieneś zmienić pracę. Nawet jeżeli to się wiąże z poczuciem dyskomfortu, nawet jeżeli ci się to wydaje trudne, prawdopodobnie nie zauważysz bardzo poważnych kosztów, które ponosisz codziennie, szczególnie jeżeli pomyślisz sobie, że praca w przypadku większości z nas, to tak naprawdę 1 trzecia Twojego życia. Ja się nazywam Kaja Rudziński, to jest Kajor, Data, zajmuję się analizą danych no i patrzę na świat zawodowy dosyć chłodno. Przyjrzyjmy się sześciu powodom, dla których powinieneś zmienić pracę. Jeżeli Twoje wynagrodzenie odbiega od wynagrodzenia, które jest obecnie proponowane w Twoim środowisku, w Twojej branży, to powinieneś tą pracę zmienić. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście można bardzo dużo uzyskać podwyżkami byciem w swojej obecnej pracy. Ja do tego zazwyczaj nakłaniam. Mówiłem o tym w poprzednich materiałach. Natomiast prawda jest taka, że wzrost wynagrodzenia powyżej 20% jest ekstremalnie trudny nawet w przypadku awansu. I jeżeli myślisz o tym, że potrzebujesz zwiększyć swoje wynagrodzenie o 40% na przykład, to tak naprawdę. Bez zmiany pracy może być to niemożliwe. Jeszcze inną rzeczą jest to, że pamiętaj, że zmiana wynagrodzenia jest ważna tym bardziej im niżej jesteś, bo na początku te zmiany o 20%, które wydają się bardzo duże po stronie pracodawcy, po Twojej stronie są tak naprawdę minimalne, bo ileż to jest 10% z 5 tysięcy brutto. Jeżeli Twoje środowisko w pracy jest toksyczne, jak to się mówi, to powinieneś je jak najszybciej opuścić. Ja wiem, że to jest taka rzecz, którą się czyta w magazynach psychologicznych i tak dalej i najczęściej gdzieś tam celujemy w ten aspekt emocjonalny, ale prawda jest taka, że ludzie, jeżeli są fatalni wokół ciebie, to naprawdę wysysają z ciebie energię. Tym bardziej, jeżeli to dotyczy ludzi, którzy są cały czas blisko ciebie, tacy jak na przykład Twój szef albo Twój zespół. I jeżeli dochodzi do nadużyć tutaj, no to Ty te koszty emocjonalne ciągniesz ze sobą do domu. To nie jest tylko tak, że ponosisz je w pracy. Te koszty emocjonalne, Ponosisz również poza swoim czasem zawodowym, dlatego taką pracę należy niezwłocznie zmienić. Często ulegamy takiemu przekonaniu, że praca, w której jesteśmy, to jest jedyna praca, jaka istnieje, bo siedzimy tam już jakiś czas. I może tak być, że praca, w której obecnie robimy kompletnie ma się nijak do wartości, w które wierzymy i jakby jakiegoś takiego ogólnego, moralnego samopoczucia. Więc jeżeli robisz w robocie, która powoduje, że codziennie czujesz, że schodzisz jeden stopień bliżej do piekiełka, to zastanów się, czy to rzeczywiście nie jest po prostu w twojej głowie, bo inne prace istnieją, nawet jeśli ci się wydaje, że to jest jedyne miejsce, w którym musisz być. Także wcale nie musi być tak, że musisz Sprzedawać swoją duszę za hajs. Mówi się o tym, że praca albo powinna dawać Ci coraz więcej pieniędzy, albo coraz więcej umiejętności, najlepiej jeżeli daje ci jedno i drugie. No i jeżeli jest tak, że te pieniądze te są takie ugh, powiedzmy, w miarę w miarę OK, ale jakiejś wielkiej frajdy nie ma a umiejętności stoją kompletnie, czyli ty na przykład przez dwa lata robisz kompletnie to samo, jeszcze nie daj Boże w branży, która umiera, która wiesz, że za chwilę zostanie zautomatyzowana, to musisz jak najszybciej tą pracę zmienić lepiej na inną branżę, dlatego że y, żyjesz w iluzji Pewnej klatki bezpieczeństwa, a tak naprawdę ta klatka się codziennie zmniejsza. Ty po prostu tego nie widzisz, dlatego że to się dzieje dzień po dniu, centymetr po centymetrze. Dlatego również z takiej pracy należy jak najszybciej odejść. Jeżeli masz takie poczucie, że bez względu na to. Ilu strategii komunikacyjnych użyłeś, jak ciężko pracujesz, bez względu na to, ile problemów rozwiązałeś, cały czas jesteś jakby w jednym i tym samym miejscu, ponieważ nie wiem, firma robi w oparciu o jakiś określony zestaw ludzi, którzy mają określone stanowiska i to się nigdy nie zmienia, to zastanów się, czy powinieneś być w tej firmie, bo to nie może być tak, że jesteś wiecznie niezauważony. To znaczy w pewnym momencie te sukcesy, które udało Ci się w pracy zrealizować, powinny się kumulować i one powinny powodować, że jesteś coraz bardziej rozpoznawalna, rozpoznawalna. Dlatego jeżeli to się nie dzieje, jeżeli widzisz, że jest jakaś taka czarna dziura, w której cały czas znikają Twoje osiągnięcia, to zastanów się, czy jesteś rzeczywiście w dobrym miejscu. Słuchaj, jeżeli jest tak, że jest niedziela wieczorem i ty na myśl o poniedziałku masz drgawki, albo chcesz po prostu wciągać się pod łóżko, to może coś z tą robotą jest nie tak. Bo to wcale nie musi być tak, jak nam się powtarza, że praca to jest taka straszna rzecz i w zasadzie wszyscy cierpią w swojej pracy. Ja na przykład mam to szczęście, że swoją pracę obecnie bardzo lubię. Mówię także o pracy na etacie. Dlatego. To wcale nie musi być tak, że tej pracy trzeba nie cierpieć. Jeżeli jest tak, że praca wody u ciebie niechęć, taką zwykłą ludzką niechęć, albo gdzieś zbliżasz się do wypalenia, to znowu to jest moment, w którym należy się zastanowić, czy tak naprawdę nie istnieją inne scenariusze, a tylko Ty w głowie sobie zablokowałeś, zablokowałaś inne drogi dla siebie. Ja wiem, że zmiana pracy może się wydawać czymś bardzo trudnym albo czymś nieosiągalnym, szczególnie jeżeli jest się w takim miejscu, gdzie już byliśmy jakiś czas albo mamy jakieś um, inne ograniczenia, które nas w danym miejscu trzymają. I wiem, że jest często w nas taka pokusa, że jeżeli powiedzmy tam codziennie dostajemy kuksańca w żebra i w zasadzie tracimy oddech, ale w sumie potrafimy się doczołgać do tej godziny 17. To może nie jest tak źle, i może nie róbmy zmian, bo przecież yy, zawsze może być gorzej, prawda? Tak, to prawda, zawsze może być gorzej. Pytanie, czy jakby chcesz być człowiekiem, który żyje tym, że jest kierowany przez strach, tak naprawdę, przez obawę, przez tego, że boimy się, mówiąc nawet. Nieco górnolotnie sięgnąć po coś więcej, także nie bój się zmienić pracy. Tak jak mówiłem na początku, ja podkreślam to, że jeżeli jesteśmy w stanie poprawić swoją pracę, to starajmy się to robić, bo, bo nie ma też co od razu szukać ucieczki, tak? jeżeli tylko gdzieś tam nas delikatnie zaboli. A my nic nie próbowaliśmy z tym zrobić. Natomiast jeżeli jest tak, że nie ma innej opcji, to zmieniaj. Daj mi proszę znać, czy widzisz jeszcze jakiś moment w którym należy zmienić pracę, albo najlepiej by było, gdybyś nam wszystkim, czyli też innym ludziom, którzy będą czytali Twój komentarz, dał znać, co spowodowało, że Ty zmieniłeś, zmieniłaś pracę, bo e, to też daje bardzo dobry taki insight, wgląd w to, kiedy jest ten moment, że trzeba stwierdzić, że o, coś jest kurna nie halo, bo może opiszesz sytuację, którą ktoś właśnie przeżywa. I, Dzięki tobie stwierdzi, że kurna, no chyba jednak pora się poszukać innego akwarium. To tyle na dzisiaj. Trzymaj się, pamiętaj o lajku, subskrypcji. Do usłyszenia. W następnym raz.